ty idziesz przez tak przez życie, to współczuję. No, chyba vice versa. Marcin Sianos, im starszy, tym lepszy, bo z pojedynku na pojedynek wyglądasz coraz lepiej. Tutaj wszyscy mówili, że to nie ma prawa potrwać pełnego dystansu, a mimo wszystko pokazałeś, że przez te 15 minut jesteś w stanie wygrać z dużo młodszym zawodnikiem. Szczerze mówiąc, to dzisiaj wyszedłem zawalczyć tylko i wyłącznie na charakterze. Przyjeżdżałem tutaj w czwartek, naprawdę dwie noce nie mogłem zasnąć. Dzisiaj czułem się naprawdę bardzo słabo. Nie prześpi jednej nocy, to zobaczysz, jak się będzie czuł. Ja nie spałem dzisiaj dwie noce i tak naprawdę myślałem, żeby to odpuścić, ale mówię, nie, no pójdę, dobra. Niech ten chłopak zawalczy, niech sobie wygra. Chłopacy moje, z mojego teamu cały czas mi mówili, Marcin, pierdolisz farmazony. Rozgrzejemy, zobaczysz, poczujesz się lepiej, wyjdziesz i wygrasz. Po co przyjechaliśmy? I tak się stało. Co sprawiło ci największą trudność w tym pojedynku? Bo tak na pierwszy rzut oka wydawało się, że ta wykruszona noga była trochę okopana i kolano przede wszystkim. I to była taka najgroźniejsza broń, którą miał Paweł Biernat dzisiaj w klatce. Tak, czułem te jego low kicki. Przyjąłem tych parę low kicków i jeszcze jakby tam z jedną rundę to potrwało, to mógłbym je wyłączyć. Ale no niestety jestem twardy gość i mimo to, że gdzieś tam odkładały się, ja cały czas szedłem do przodu moimi overhandami, które się odkładały na jego głowie. Widziałem to, czułem, że jestem silniejszy i tym sposobem, uporem udało się dzisiaj wygrać. Powiedz, bo no, nie było między wami najlepszej relacji, ale widzę, że teraz po walce chyba to opór wojenny zakopany, przynajmniej tak to wyglądało w klatce. Ja myślę, że tak to też, chyba jest zakopany. Tak naprawdę tam Paweł Biernat po wypadnięciu mnie z karty styczniowej w Szczecinie wstawił relację, że się osrałem. Ja mu oczywiście odpowiedziałem na to, że go rozjadę. A ten później tam zaczął mnie obrażać już u siebie na profilach. Ja już przestałem na to odpowiadać. No dzisiaj żeśmy sobie to, myślę, wyjaśnili po męsku. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. A jakie myśli towarzyszyły ci podczas wyjścia do oktagonu? Emocje? Zawsze towarzyszą mi ogromne emocje z wyjściem do ringu, do walki. Cały czas pracuję nad tym, żeby gdzieś tą głowę uspokoić. Ale myślę, że teraz już trzecią walkę mam z rzędu wygraną i tak naprawdę myślę, że już gdzieś tą głowę po części przynajmniej gdzieś opanowałem. Tak, żeby ten kortyzol się nie przelewał, a był pod, jak to powiedzieć, pod kontrolą. Miałem przyjemność podziwiać wasz pojedynek pod samą klatką i może wyprowadzisz mnie z błędu, ale odniosłem takie wrażenie, iż od połowy pierwszej rundy oddychałeś bardzo ciężko. Czy to prawda, czy faktycznie tak się czułeś? Od połowy pierwszej rundy? Tak. Generalnie to tak mogło wyglądać. Ja staram się brać bardzo głębokie wdechy. Bardzo głębokie wdechy, żeby maksymalnie wykorzystać płuca. Wydaje mi się, jakbym oddychał płytko i szybko, wtedy można mogłoby się wydawać bardzo groźnie. Głębokie wdechy nie świadczą o tym, że człowiek jest na wyczerpaniu. Jakieś specjalne przygotowanie motoryczne pod ten pojedynek robiłeś, na przykład kardio na siłowni, bieganie, takie rzeczy? W moim przygotowaniu ja od lat nie zmieniam nic. Zawsze robimy siłę taką zapaśniczą z wykorzystaniem drugiego człowieka, sprinty, interwały, stacje, obwody, zapasy, typowe zapasy w stylu wolnym, typowy boks i gdzieś tam później łączymy to, staramy się to łączyć, dokładając jakieś kopnięcia, K1 w ogólną całość. Tak naprawdę ja od 4 chyba lat, jak otworzyłem swój gym w Kołobrzegu, jestem
właścicielem swojego klubu. Tak naprawdę w tym gymie techniki treningowe nie zmieniają się od początku. Jakaś chwila na regenerację, na ostatniej prostej, na kilka dni przed pojedynkiem. No teraz tak naprawdę, zobacz, ja walczyłem na koniec lipca. Tak naprawdę miałem miesiąc tylko miałem przerwy. Zrobiłem sobie po tej walce równy tydzień odpoczynku i z powrotem jazda. Marcinie, jesteś takim archetypem zawodnika, który jest niezłomny. Pokazujesz, że nie wolno się poddawać. Całkiem niedawno startowałeś z rekordu 5 do 7. Teraz jest on dodatni. Co było takim kamieniem milowym, że ty w końcu zacząłeś tak naprawdę wygrywać? Czy to kwestia, nie wiem, doświadczenia, zmiany treningów? Ja doświadczenie już mam, już złapane już kilka lat. Ja pierwszą walkę stoczyłem w 2011 roku. A tak naprawdę walczę od 2007 roku. Takim przełomem w wyjściu z rekordem dodatnim było opanowanie głowy. Po prostu branie wszystkiego na chłodno. Jakbyście dokładnie przeanalizowali moje wszystkie walki, ja tak naprawdę w tych wszystkich walkach albo wygrywałem, albo przegrywałem w pierwszych rundach. Wszystko ładowałem, albo wejdzie, albo nie wejdzie. Jak nie wejdzie, to po prostu to on mnie ładował. I kończyłem na dole, nie? A teraz zacząłem bardziej szachować, kalkulować. Wiadomo, że czasami trzeba miksować. No, raz, dwa razy gdzieś tam puścić jakąś szmatę i za trzecim razem mocnego, na przykład jakiegoś tylnego prostego lub jakiegoś overhanda. Marcinie, nie chodzi mi o żaden trash talk, ale ja jako fan MMA marzę o jednym pojedynku i zastanawiam się, czy Fenn jest w stanie to zrealizować i czy jest szansa, że zobaczymy to słynne Paku Dinskasowo. To wszystko tak naprawdę leży w gestii Fennu. A to ja może wyjaśnię, bo Kuba Borowicz w rozmowie ze mną mówił, że Paku Dinskas ma jakieś problemy zdrowotne i po prostu nie walczy już, bo chcieli nawet do tego doprowadzić. Tak, ja kiedyś tam śledziłem jego historię i tam bodajże ktoś mu chyba w rodzinie umarł i on dostał, po prostu załamał się psychicznie. No, nie zazdroszczę mu. Być może pozbiera się, wróci i zobaczymy tą walkę. Ja tylko jeszcze dopytam, a czy wcześniej uważałeś, że on faktycznie ucieka przed tym rewanżem? Ja mu osobiście napisałem na jego profilu facebookowym, wyzwałem go do walki. On coś mi tam odpisał, już nie pamiętam dokładnie co to było, ale wiem, że później właściciel Koku, Donatas, napisał do mnie, żebym to ja przyjechał na Litwę i z nim zawalczył. No i mi się to jakoś nie widziało i nie opasało. A powiedz, gdybyś ty miał teraz sobie wybrać przeciwnika, to szedłbyś w kolejnego młodego z braci Olech, czy na przykład Robert Marusza, który gdzieś podobnie wiekowo do ciebie. Jak ty byś to widział i swoją przyszłość w Fennie? Dobra walka. Na pewno byłaby dobra walka z jednym i z drugim. Maruszak, Puncher, Olech Grappler. Miałem okazję z Olechem kiedyś zawalczyć na mistrzostwach jiu-jitsu i on jako jedyny udało mu się wykręcić mi rękę. Jemu jako jedynemu, tak naprawdę to ja startowałem wielokrotnie w brazylijskim jiu-jitsu, i po prostu ja jego zlekceważyłem i jemu się udało. Tam, no, już tam się przetarły nasze drogi. Jak ja tam trenowałem kiedyś w Fankosie, on tam dopiero zaczynał. Mieliśmy okazję już gdzieś tam się razem złapać i potrenować, ale to były wtedy jego początki. Pewnie teraz już rozwinął się, zresztą co było widać na ostatniej gali. Na pewno byłaby to dobra walka. Z nim, jak i z Robertem Maruszakiem. No. Rozpędzony zwycięstwami, chcesz walczyć jak najszybciej, czy jednak należy ci się zasłużony odpoczynek? Nie, absolutnie. Teraz taki maraton zrobiłem. Jestem z Kołobrzegu i prowadzę działalność gospodarczą. Wiadomo, latem jest roboty najwięcej. Słuchajcie, powiem taką anegdotę. Jadąc na przykład, ja mam przetwórstwo rybne, jadąc na galę, na Babilon,
na przełomie lipca i sierpnia. Ja miałem tyle roboty, że przy okazji zabrałem ze sobą ryby, żeby dostarczyć to w Niechorzu, po drodze jadąc na galę bicie. To zobaczcie, ile to mi kosztowało mnie wyrzeczeń, czasu, pieniędzy. No i tak naprawdę, zobaczcie, zrobiłem sobie tak naprawdę tydzień tylko odpoczynku i z powrotem ogień. A słuchajcie, za 2 miesiące będę miał 40 lat i ja już tak się nie regeneruję, na przykład jak taki na przykład Paweł Biernat. A mimo to w tak krótkim czasie zdążyłem 3 waleczki wygrać i naprawdę z mocnymi przeciwnikami. Marcin, tak zacząłeś tutaj o takich kulisach dość nieprzyjemnych, o tych nieprzyspanych nocach. Jeżeli możesz, to co było tego powodem? Czy możesz zdradzić w ogóle, dlaczego tak to wyglądało? Dlaczego w teoretycznie kiepskiej formie psychofizycznej wychodziłeś do tego pojedynku? Naprawdę przyjeżdżając tutaj w czwartek, ja byłem bardzo zmęczony, padnięty. Zameldowaliśmy się, poszedłem do pokoju, położyłem się. Wziąłem sobie jeszcze prysznic i co prawda zasnąłem, ale słuchajcie, godzina pierwsza w nocy, ja już się wybudziłem. Godzina pierwsza w nocy, ja się wybudziłem i od pierwszej w nocy do 9 rano czuwałem, przekręcając się z jednego boku na drugi bok. Jestem człowiekiem bardzo gdzieś tam emocjonalnym, być może za dużo bodźców z każdej strony, zmiana klimatu i tak miałem 2 noce, wczoraj i dzisiaj i po prostu takie myśli mi przelatywały, żeby jednak nie wyjść, nie zawać, ale mówię nie, chłopak się przygotowywał, wyjdę, zawalczę, niech sobie wygra. Nie wierzyłem w to, że dzisiaj wygram. Czułem się naprawdę na 10% swoich możliwości. A mimo to narożnik nalegał, bardzo mocno mnie dogrzali. W każdym aspekcie chodzili koło mnie, chuchali, dmuchali i oto są rezultaty. A w klatce udało ci się już o tym zapomnieć? W klatce starałem się nie podpalać, żeby po prostu, bo wiadomo, jak się podpalisz, tak jak ja to robiłem we wcześniejszych walkach, jak się podpalisz, zmęczenie idzie lawinowo. Ja starałem się co jakąś akcję gdzieś tam odejść i złapać tego powietrza, żeby jak najdłużej wytrwać. To wszystko. Wielozadaniowy Marcin Sianos, dzisiaj zwycięski. Ciesz nas dalej swoimi zwycięstwami. Gratulujemy. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będę dalej cieszył Was tutaj takimi walkami wygranymi. Waga ciężka jest to waga królewska, która rządzi się swoimi prawami i jest ponad wszystko, wszystkie kategorie. Dziękujemy.